30 turystów odkryło tajemnicę starej kopalni. Byli oni pierwszymi zwiedzającymi, którzy przeszli nieudostępnianymi do tej pory tunelami. Zainteresowanie nocnym odkrywaniem tajemnic było tak duże, że organizatorzy sprzedali już komplet biletów na kolejne nocne zwiedzanie starej kopalni. Turyści uzbrojeni w górnicze kaski i aparaty ucieczkowe zeszli do tuneli dotychczas nieudostępnianych zwiedzającym. Podczas zwiedzania można było usłyszeć historie dotyczące szybu Julia i Sobótka, które powstały w drugiej połowie XIX wieku. Wtedy wszystkie maszyny zasilano parą, dopiero na początku XX wieku zmodernizowano urządzenia i na terenie kopalni wybudowano elektrownię. Uczestnicy nocnego zwiedzania dowiedzieli się również, jaką trasę musiały pokonać wagoniki z węglem, by dostać się na powierzchnię. Dwugodzinna trasa zwiedzania biegła nie tylko pod ziemią. Zwiedzający wspięli się także na wieżę widokową, skąd podziwiali starą kopalnię i Wałbrzych nocą. Jak mówią organizatorzy, to zupełnie nowa trasa zwiedzania kopalnianego kompleksu. Tak naprawdę cała trasa nocnego odkrywania jest nowa. Dosłownie niewielkie odcinki są takie, które można zwiedzić za dnia, więc wyjątkowo niepowtarzalna szansa na to, by obejrzeć starą kopalnię w nocy, a przede wszystkim odkryć jej tajemnicę. Z tego, co nam mówili nasi klienci, to przede wszystkim ich również zwabiła ta noc i ten wyjątkowy jej klimat, ale przede wszystkim tajemnice, bo w tym czasie teraz Wałbrzych i cały świat żyje tajemnicami Dolnego Śląska i my również chcieliśmy pokazać, że kopalnia ma bardzo, bardzo wiele ciekawych tajemnic. Podczas zwiedzania rozmawiano również o pracy górnika i związanych z pracą niebezpieczeństwach. Pod ziemią górnik pracował 7,5 godziny. Zmiana poranna rozpoczynała się o godzinie 6 i kończyła się o 14. Podczas zmian nocnych górnicy nie schodzili pod ziemię. Wtedy przeprowadzano pracę konserwatorską i sprawdzano, czy maszyny funkcjonują prawidłowo. W pierwszym nocnym odkrywaniu tajemnic starej kopalni wzięło udział 30 osób. Było super, tak szczerze mówię, no chcielibyśmy odkryć więcej. I ta kopalnia na pewno ma więcej do odkrycia niż dotychczas. Bo tak jak powiedziałem, no żeśmy zeszli, nie wiem, 10-15 metrów pod ziemię, a człowiek dwa głębiej. Sen był kilka dni temu na nocnym seansie filmowym i zwiedzali też w dzień. I teraz zaproponował mi i też przyjechałam z nimi razem. Bilety zostały sprzedane w ciągu kilku dni. Zainteresowanie było tak duże, że organizatorzy już zebrali komplet osób chętnych na kolejne nocne zwiedzanie, które odbędzie się już 12 września.